Ale moi drodzy, witam serdecznie, nowy odcinek Spalionowa i dzisiaj lecimy do świątyni. Może ktoś się czegoś dowiedział, bo jest detektywem. A dostałem informację od kogo? Od kogo? Od Yetiego chyba. Siema, otworzyłem plażę. Tak, to jest nowa plaża wizowy Yetiego. Zaraz zobaczymy, gdzie on to zbudował, jak to wygląda i ocenimy. Ale to już razem z Toastem. Razem z Toastem sobie polecimy, ocenimy, to już mogę zniszczyć w takim razie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta plaża. Nie wiem, czy gdzieś daleko od Palionowa, czy blisko. Spróbujemy znaleźć. Łapkę zostaw, suba zostaw. Właśnie, tą łapkę to... No, ostatnio widzowie cienko. Także łapkę zostaw, nie? I zapraszam serdecznie na Palionowa. To chodźmy najpierw po Toasta. Detective Toast. I zaraz polecimy. Dzisiaj mnie korci naprawdę. Musimy sprawdzić, obczaić całą świątynię Herobrine'a, widzowie. Co tam może być? Czy da się tam w jakiś inny sposób dostać? Bo sprawdzaliśmy tylko jedno wejście, które było zablokowane przez niewidzialną ścianę tak naprawdę. Więc może jest jakieś inne wejście po prostu, że będzie się dało wejść do tej świątyni w końcu. Nie wiem, zobaczymy. Detektywie Toast! Jestem geniuszem, jestem. Panie detektywie Toast! Halo, o, bardzo dobrze, czemu że jesteś, bo geniuszem? Jestem geniuszem, stary. Czemu jesteś geniuszem? Wymyśliłem. Wiem już, o co chodzi. Detektywie Toast. Detektywie Toast. Musimy się pochylić nad prawda stołem. Panie detektywie Toast, proszę zdradzić tajemnicę. Co? A... Oto mój stół. Ta, no tak troszeczkę go obgryzasz. Szybkie roboty. Nie? Czekaj, wiesz co, może zmienimy to lekko. Klasa! A więc tak. Możemy pogadać. Słuchaj, mam książki. Połączyłem wątki. Okej. Okay. No dobra, dobra. No, możemy tak rozmawiać. Nie wiem, jak się siada. No. Nie, połączyłem wszystkie wątki, mam ogólnie przy sobie trzy książki, które dostałem i znalazłem tajną książkę, którą zostawił Steve, jak jeszcze był na Palionowie. I teraz słuchaj, muszę ci to pokazać w odpowiedniej kolejności. Więc tak, w pierwszej kolejności dostałem taką informację. I ta informacja odnosi się do tego laboratorium, które zbudowaliśmy. Nie podoba mi się ten... A kto to napisał? Steve? Herobrine prawdopodobnie. Herobrine. Nie podoba mi się ten budynek, dlatego usuńcie go, a jak nie, to usuniecie... Jak nie wy, to usuniecie... Jezus, nie potrafię czytać, detektywie Toast! Karamba! No spokojnie. Z niego ktoś z Palionowa, kto mi pomaga. Jest wśród was zdrajca, który bardzo dobrze się ukrywa. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak bezskutecznie próbujecie go odnaleźć. No, to była pierwsza informacja, gadanie, którą dostałem, nie? Mhm. I ogólnie kolejna, później, chwilę potem znikł Steve, niedługo później. No. Znikł z Palionowa i znalazłem taką informację u niego kolejna. Na chacie. I to jest też od Herobrine'a. A czy nie, to u niego na chacie znalazłem kordy, a to było ukryte w jego skinie, tam, który jest tam, wszystko gdzie on jest, miał ten swój domek. To jest na odwrót, wszystko tak, jest. Tak, ja to już przetłumaczyłem, no, przepisałem jakby. Panie detektywie Toast, pan jest naprawdę dobry ale detektyw. Ale słuchaj, to jeszcze nie wszystko. Mhm. I teraz słuchaj, ja uznałem, że muszę poszukać, czy Steve przypadkiem nie zostawił czegoś przed swoim zniknięciem, nie? Więc znalazłem u niego na chacie i jeszcze jedną książkę, tajna, ona była najbardziej schowana. Tajne. I teraz to posłuchaj. Znaczy, przeczytaj. A, tajne. Ojoj. Cześć, tu Steve. Jeśli to czytacie, to znaczy, że mnie nie ma na Palionowie. Jest jednak sposób na to, byście mogli się spotkać. Ze mną? W sensie ze Steve'em. Ale jest to niebezpieczne. Herobrine nie jest w pełni siły, ale może być, gdy otworzy przejście między światami. Jakimi światami? Do tego koniecznie musicie znaleźć części otwierające to przejście. Nie wiem, jak to wygląda. Wiem tylko, że nie macie dużo czasu. Przejście otwiera się w świątyni. Herobrine, idźcie tam tylko za dnia, nocą nie zbliżajcie się do tego miejsca. Co? Taką informację dostałem właśnie. Jaki no i teraz bardzo dobrze przyszedłeś, bo powinniśmy się wybrać do tej świątyni i sprawdzić, czy to jest prawda. Tylko wiesz, co jest najgorsze, że ja tam byłem wczoraj, nie? I nie dało się wejść do środka dalej. Dalej była zablokowana, nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że się coś zmieniło, nie? No i tyle. Jakieś inne przejście do tego. Tak, no i musimy znaleźć jakieś części, to jest dla mnie podejrzane, nie? Ja za bardzo nie wiem w ogóle, jakie to... Nie wiem, jak to ma działać w ogóle. Jak możemy tam wejść, jak możemy... Właśnie, znajdźmy to ścig, bo mi Yeti napisał, że coś wbudował, tylko nie wiem, gdzie to jest. Aha, a co wybudował? Plażę. Widziałeś ją? Plażę? Plażę. W marcu? Tylko dziwne, że Yeti buduje plażę, nie? Yeti właśnie, buduje... chyba że jakaś... ze śniegu będzie. Ze śniegu, no. Gdzie jest co? Nie widzę. O, tu coś jest, czekaj, to jest plaża? Nie, to jest po prostu jakiś taki... Yeti, gdzie ty to wybudowałeś? Ej, dobra, Yeti. Nie wiem, gdzie to jest. Yeti! Where? O, widzę chyba. Tam, za wieżą. Ja mam mały render distance. Tutaj. A, tutaj! Jest, faktycznie. Yeti budował plażę? On został zmuszony do tego? Patrz! Nie wiem, ale chyba raczej boisko. Tak, no bo... A boisko fajne pomyślunek.
Czekaj, zagramy w siatę? Ale czym? Ło, nie! A ty nie da się złapać. No, kurde, no jestem beznadziejny. A co tu mamy? A, każdy ma swoje... A, dosłownie każdy ma swój leżak. A tu jest bar. Mamy no bar. Git. Fajne, fajne. No git, git, dobra. I kubki. I kubki. No ja w takim czymś trzymam kwiatki, nie? No ja też, ale Yeti z tego pije. A to co to jest? Ognisko? Że to są kłody, na których się siada? Nie dało się tego poziomu dać? No, trzeba tu parę rzeczy naprawić, ale... A, i tu jest wyjście do góry. Jest kilka rzeczy do zmiany. No. Dobra, ale to dobra. Lecimy do świątyni? Serio, chcesz tam lecieć? Ja bym leciał, tylko stary, czekaj, bo tam było napisane w tej książce, żeby nie iść tam nocą. A tak się składa, że się nam zaczyna noc właśnie powoli. Nie, no idziemy spać, tak? Trzeba pójść w kimę, bo... No, ja bym nie ryzykował, nie? Więc szybko w kimę i lecimy. Masz dwa wyra? Zapewne nie, ale... Kurczaczki. Ale dawaj. Dobra, no, ja idę do Milki się kimnąć, nie ma jej na chacie teraz. No to idź do Milki, no. Nie zdradzajcie, że tutaj się kimna. Ja śpię. Idziemy nynać! Śpimy. Chyba, że ktoś... Nie ma nikogo na serwerze. Nie, jesteśmy z nami. O, na całe szczęście, był problem. Dobra. Dobra, jest dzień, możemy lecieć, nie? W którym to było kierunku? To było w to kierunku było za skinami, tak. Za skinami, lecimy tam. Trochę nam to zajmie, no masz ile masz fajerwerek? 51. No to ci starczy. Nie, chill. Czy nie jest to aż tak daleko w sumie? Ej, ja dawno tego nie wiedziałem. Ale... I czemu Yeti nie zmieni świąt? Widzisz, on tutaj robi święta, tam robi wakacje. No święta. Naprawdę, Intercontinental, kurczę, człowiek. No. To są dalej święta, czemu on tego nie zmienił? Ale dziura, to nie pamiętam tej dziury. Właśnie też tak teraz na nie spojrzałem. Dawno nie przelatywałem tędy. Do świątyni, bo to jest tak ogromne, widzowie. Dobra, no ja jestem już. To są nie nasze tereny, na pewno będzie wiedział o tym, że my tam idziemy. Ja nie chcę umierać. Nie, no wydaje mi się, że on nie wie, wiesz, jakby w sensie, albo chociaż nie, no pewnie wie, to w końcu Herobrine. Dobra, jesteśmy. Tylko jak mamy tam wejść, jak to nie działa przecież. No właśnie to było zablokowane, czekaj, sprawdźmy, czy dalej jest. To nie działa. Co to za strzałka? No to, a co tam za tą strzałką będzie? Nie wiem, a nie, wiem, byłem tu wczoraj, chyba wczoraj. Byłeś? No. Tutaj, jest coś takiego, ale ja totalnie nie wiem szczerze, co to ma być. No, tu jest shulker box, ale jest pusty. Ale nie wiem, o co chodzi. Tron... Są jakieś tak jakby trony, no. Krzesło Herobrine'a po prostu. Nie rozumiem, dlaczego są dwa. Trochę tak jakby to definiowało, nie wiem, że jest Steve i Herobrine, ale są dwa razy tu głowy Herobrine'a. A może Milki i Herobrine? Nie no, chyba nie aż tak, bez przesady. Dobra, idziemy. Chociaż... Ale to co mówisz, że to było zamknięte, czyli tak, tam się nie tak, da wejść. Wczoraj jeszcze... Jest, przyszedłem! Co? Tak, to było zablokowane, tu się nie dało. A przejść, to my przenikamy? Nie wiem, stary, jak to wczoraj nie działało, teraz działa? Nie gadaj, że ej, możemy dobra, to zwiedzić. Dobra, otworzyło się jakieś przejście. Mogę to zwiedzić! Możemy zwiedzić to... O nie, stary, to ja się trochę ogromne, boję. O, to jest ogromne. Wiesz co, ja założę, no. Kurde, nie mam pełnej zbrojki. Ja czemu też, słyszę nie, moby pozostał już? Mi jedynie kask. Ale tu nic nie ma. Czekaj, może... Ten kask, nie mogę. Czekaj, tu do góry są schody, wiesz? Tu do góry? Co może być w tej świątyni? Co ten portal miał być w świątyni? On mówił o jakimś portalu, no ale ja nie wiem o co. Portal w świątyni. Okej. Tu? Tu! O kurde! Ale nie wiem, czy to jest portal, to jest tron. To jest ogromne! Nie jest tron? Nie, to jest portal? Nie, to wygląda jak portal, szczerze, no. To jest portal? Tak, to wygląda jak portal, zdecydowanie. Zrzuciłem tam mięso. Nie wiem, czy to było mądre. Nie wiem, stary. Czyli jak jest noc, to nie możemy się zmienimy w mięso, nie? Ej, co tu się dzieje w nocy w takim razie? Kurde, co tu się nie dzieje? Wiem. Ale strasznie dużo tych szkieletów, no. Gincie! To są chyba ochroniarze tego miejsca. Gdzie tu jest jeszcze? O, git. Ale stary, coś? Ale jak my mamy to... On mówił o jakichś częściach tam napisał. Tu mamy... Nie? No ale, musimy co to w ogóle części? Jest za blok, bo ja już ten blok widzę ej, nie dobra, raz. ja wiem. Co? Tutaj trzeba w to włożyć, części. W to coś można wkładać? Tylko, tylko pytanie teraz, czy tu się jakby daje, nie wiem, no, normalnie się daje glowstone'a w to, z tego co wiem, ale może, może po prostu on to zaprojektował jakoś inaczej, trzeba coś innego tu dać, nie wiem szczerze. Skąd mamy wiedzieć co i właśnie... No właśnie, ale to może to gdzieś czekaj. Tu będzie ukryte, no. A ile tego można włożyć do tego? Na każdy 4, czyli łącznie 16. Co? Skąd mamy 16 części znaleźć? Ej, dobra, stary, to jest nie do zrobienia. Ale to trzeba wszystkich zabrać z nami, tylko ja nawet nie wiem, o co chodzi.
I co chcesz? Ale aha, no, no nie no, w sumie tak, wszystkich. A ej, no dobra, mam pomysł. Jeżeli my się podzielimy i każdy zajmie się jakimiś tam częściami, każdy weźmie na siebie dwie części, to ile nas jest? Jestem ja, ty, Dave. Ja, ty, Dave, Bzyku, Yeti, Milki, Palionka. Siedmiu, Steve'a ma teraz, nie? No, siedmiu, czyli wychodzi na to, że potrzebujemy 16, czyli no prawie na każdego przypada po dwie części, nie? O kurde, no nie, no teraz to już lepiej wygląda. To no, już lepiej, to już nie jest lepiej tak, to brzmi. A tak, tu nic tak, nie no. ma. A ogólnie mega pusto, nie? Myślałem, że coś więcej tu będzie. No, jakiś pokój. Ale muszę przyznać, że no wybudował sobie to ładne, nie? Przecież to jest tak ogromne, że ja wolę to przelecieć. Myślę, że to robi większe wrażenie takie, wiesz, jakby, że bardziej, jakby to powiedzieć, z zewnątrz robi większe wrażenie niż w środku, nie? No w środku jest tak, kurde, pusto w sumie. To jest taka otwarta przestrzeń, tu nie ma takich... Ale czekaj, bo tu są w ogóle, widzisz te kapsuły dookoła? Jakie kapsuły? Te takie, no jakby, takie, nie wiem, wieże to nazwać? Co już idę, w sensie głowy od niego? Nie, te głowy też ich nigdy nie sprawdziłem w sumie. Chcesz zobaczyć. Chcesz zobaczyć coś w środku? W środku może być coś? Nie, dobra, wchodzę. One są pełne! Co ty gadasz? No! Ja pierwszy raz widzę pełną głowę. Nie, te... pełna głowa! Może co, bo może on jest, wiesz... Może mu wstyd, że mózgu nie ma i dlatego sobie wypełnił. Na pewno tak jest, no. A tu u góry coś może być? No właśnie nie wiem, właśnie tak rozglądam teraz. Oj, tam od góry się dało wlecieć, chodź. Dawaj, no. A może w skinie coś będzie? No dobra, sprawdźmy to. Nie, no też pełne, co jest grane? Też pełna głowa, okej. Ale poryte. Tak powiem, czacha dymi, nie? O, a tutaj można, o. A nie, to jest... Tu jest puste, tu nic nie ma w tej świątyni oprócz tego portalu. Tu jest sam portal, widzisz to? Teraz jestem ciekaw, czy... Tak, ale jestem ciekaw, czy to jakby... My nie widzimy, żeby tu było coś więcej? Czy to jest jakoś ukryte magicznie przed nami, wiesz o co chodzi? No właśnie nie wiem, no czekaj. Może jakieś zaklęcie. Czemu tylko tu są jakieś dziwne... Jak to się nazywa? Sztandary? Sztandary, nie? To tak czemu jakby... Czemu tylko tu? By było jakimś logiem tego Herobrine'a. Nie tylko tu. Spadowa! Tak, ile mobów! Czemu ej, faktycznie, tylko z tej strony są. Ciekawe dlaczego. Czemu tu są tylko te sztandary? A może to wskazuje jakąś stronę? Może tu coś, o coś chodzi w tym miejscu? Która to jest strona? To jest strona... A nie, to jest strona boczna. Nie, to nie jest strona palionowa, no. Ej, mega dziwne. A tu? Ale ile tu jest tych pokoi takich? Tu są pokoje. No. No właśnie nie, o nich no, mówiłem, to jest że to coś... No, że tu nic nie ma. A, czyli to wszystko to samo. No nic, no wiemy, że jest portal, wiemy, że mamy zebrać jakieś 16 części. Słuchaj, ja bym zebrał wszystkich i po prostu rozdzielił się na grupy, żeby każdy poszukał tych części, nie? Tylko jak najpierw musimy się dowiedzieć, jak te części wyglądają, a szczerze nie mam pojęcia. Jak mamy się dowiedzieć? Ale to jest, mówimy wszystkim i się zbieramy po prostu. Tak, wydaje mi się... Ale czekaj, może dobrze byłoby pogadać z wszystkimi, może ktoś już wie, jak to wygląda, może gdzieś znalazł ktoś coś, nie? Bo ja do tego nie doszedłem jeszcze, ale może ktoś inny to wie. Pan detektyw to do tego jeszcze nie doszedł? Niemożliwe. No ja zająłem się innymi rzeczami. No dobra, to zgadamy się widzowie z każdym palionowiczanem i każdy będzie miał za zadanie znaleźć po dwa, po trzy, tylko ja jeszcze nie wiem... Co dokładnie to jest, ale liczę, że się w pewnym czasie dowiemy.